Tak, witajcie. Zimowe przygody wodniaka. Ja bym proponował spojrzeć w tamtą stronę, bo tu jest zaledwie zaczątek, ale kto pamięta odcinek, kiedy płynąłem tutaj latem na odcinku z Malczyc do Cigacic, wtedy jeszcze ten most był remontowany, otwarto go na jesieni. To jest most w miejscowości Stany. Zobaczcie sobie, jakie tutaj z tej strony mamy piękne staro drzewia, a to jest przyczółek obronny. No, niestety nie sprawdziłem sobie, w jakim okresie powstał, ale są dwa, można na nie popatrzeć z bliska. Tu też mamy staro drzewia, prawda, tak? O, zobaczcie, możemy nawet spróbować lekko zajrzeć do środka, tak? To były jakieś tam punkty obrony, oporu mostu, ochrony przed sabotażystami. To jest były most kolejowy, dość zabytkowy, czy nawet bardzo zabytkowy, tak bym powiedział. Taki bardzo zabytkowy. Natomiast co jest ciekawe, tak? To był most kolejowy. W tej chwili stanowi fragment ścieżek rowerowych w okolicach Nowej Soli, między Nową Solą a Bojadła, Milsko, tam gdzie regularnie, że tak powiem, przepływam. No i widzicie, i to jest właśnie okres zimowy, kiedy oprócz pływania, tak, dokonuję bardzo dużej ilości zwiadów, tak? Także osobiście zachęcam do odwiedzania takich miejsc, nie tylko zimą, choć jak widzicie, sceneria, mgła przepiękna, tajemnicza, a no tam, gdzie mieszkamy na osiedlu, jakżeśmy wyjeżdżali, to było słoneczko, tak? Całe plus 3 stopnie, tu jest około minus 1. Duża wilgotność w granicach 70%, więc idealne warunki, tym bardziej, że nie ma wiatru. Mglisto, tajemniczo, można podziwiać, prawda, i staro drzewia, a tam to już jest rzeka. A widzicie, albo i nie widzicie, bo trudno powiedzieć, co się nagra. Słuchajcie, to już jest Odra. Po ostatnich ulewach w ciągu prawie doby podskoczyła sobie o metr, także można powiedzieć, że skończyła się na jakiś czas posucha od lata. I tu już jestem nad samym nurtem. Widzicie, ostrogi, które wtedy, prawda, wystawały, aż tu może będzie widać takie zmarszczenie wody, tam się kończy ostroga, jak ja płynąłem, to one wystawały z metr nad wodę. No, przyznacie, że tego typu widoki to naprawdę przywilej życia w Dolinie Środkowej Odry. No, tu wam jeszcze pokażę, o, z tej strony, jak sobie obrócicie kamerę tam. Piękne staro drzewia tu zaraz przy moście, tak? A tu teraz szybciutko podejdę. Jeszcze możecie sobie obejrzeć, o. Takie oto piękny widok i tak tutaj właśnie świeżo zalane ostrogi i to, co między nimi. A to jest najwyższa część mostu. On jest też oświetlony w nocy, także dostępny. I jak tam pojedziecie, czy prawą, czy lewą stroną Odry, to dojedziecie do mostu w Nowej Soli, a tutaj tą stroną do promu na Milsku. No, muszę przyznać, że naprawdę widoki pierwsza klasa. To teraz was zostawiam z przemyśleniami, a ja zrobię parę zdjęć.